Stan z tego wszystkiego. Jesteśmy w Polsce i człowiek na polskiej aukcji wyrwał kawałek napisów o telewizorze i wkleił je w aukcję na temat pistoletu. Patrz tutaj. Gun sight for better. For better what? My się pytamy. What? What is for better what? Ale kaszel, to mnie ciekawi. Kaszel, ten pan na pewno dostał kaszel, jak wystawiał tą akcję, ja też dostaję kaszel, jak widzę cenę, którą pan nam swoje oferuje. Kasztel! Kaszel! Ja tu widzę kaszel. Nie, no ja mam kaszel, to nieważne, w każdym razie. Dobra, no pan ma kaszel rufowy, dziobowy i topowy. Tak, topowy jest. Topowy kaszel. Nie ma tak jak topowy kaszel, generalnie. 284 złote. Jak można chcieć 284 zł za Pegasusa, nawet nowego? Jak widać, można. Może, nawet może, za 200 zł. 3. Tak, szczebelek numer 3 to jest bardzo ciekawa aukcja. Mamy tutaj Mox Ruby Nmint Beta 9. Jest to... Ma na sprzedaż sprawną konsolę PSP 1. Jest taka? No niby jest taka PSP, ale to jest handheld. To jest PS1 dosłownie, nie PSP1. No skąd ze stan wchodzi konsola, druga chyba niesprawna. O, no spoko. PlayStation! Dwa pady? Karta Box Bana! Dobrze, u pana na aukcji możemy przeczytać. Ale nie, może powiedzmy od początku. Ta aukcja znajduje się w konsole i automaty, tak. I uwaga, Sega Dreamcast. W dziale Sega Dreamcast możemy kupić konsolę Sony PlayStation. Ciekawe miejsce, tak. Może ten pan myślał, że ktoś się pomylił. Mało tego, zobacz jak można odczytać. Konsola Sony PlayStation 2. Pady. Tak. O! Ciebie od GameCube'a. No, no może z egzekwo. GameCube. Króciutka aukcja. 49 zł. Bez zdjęcia, bez właściwie niczego. A teraz jedziemy dalej. PlayStation 2. Też bez niczego. 49 zł. Czyli razem stówka. Za tu i konsolę. Pomijam, że nie wiemy co kupujemy, nie widzimy tego na oczy. Spójrz to z drugiej strony. To jest trochę GameCube. Taki PlayStation. Taka tajemnica trochę. To jest taka ciutka. I nic nie ma takiego. No i słuchajcie, gra FIFA 11 na PC-ta, tak? System operacyjny Windows XP, SP2, Windows Vista lub Windows 7, karta graficzna 256 MB z instrukcją w środku, wszystko w tej grze jest. Także możecie grać. Opis tego pana jest po prostu kosmicznie głupi. Jak? Karta graficzna 256 MB z instrukcją w środku. No wszystko jest. Kupujesz grę FIFA 11 i nawet grafikę dostajesz. Zobacz, ale promocje to nawet nie mają w marketach. Tak, pan zapomniał napisać, że to jest specjalna edycja, była gra z kartą graficzną w środku, tak? Tylko malutka ta karta graficzna, bo nawet tu nie widzę. Ale za to widzimy dywan fajny. No, nie jest taką wątka, nie? Tak, wątka. Nie miałem. Witam, sprzedam okazyjnie konsolę PSP1. Nie ma czegoś takiego jak PSP1. Jest PlayStation 1. PSP1 to jest handheld do ręki. Oddzielna konsola. Tak. Plus głośniki samochodowe, filmy Pionier. No, jakby ktoś chciał dobry basher w tego, nie, to może sobie zawalić. Dwa razy 200 ma z nową słuchawkę Bluetooth firmy Motorola. No kurde, zaraz. A może ona ma wejście na kartę do telefonu i można dzwonić z niej, tak? Jak chcesz zachodzić po domu, to wiesz Motorola. Nie. Motorola zapakowana, mam też nowe gry Tomb Raider 6, 7, 8, 9, 6 na PC-ta składę. No to jest was. Do konsoli dodam 3 pady. No dobra, a tu widzisz, przeczytam może. Gra jest podłączona pod telewizor. Jest to gra Spider-Man, coś w stylu Mario. Ja zapłaciłem za tę grę 130 zł. Albo inaczej sonda do dupna, podłączasz pod telewizor i pan. Zaraz. Skąd jest najpierw pan? Nasz szanowny pan jest z miejscowości Sparzędz. Sparzędz. Teraz przeczytajmy może opis. W
witam, konsolka mało używana. Przecinek. Sto. Co? Oryginalny G. Przecinek. Wiesz, że on sobie sam odpowiedział. Sto co? Oryginalny G. Nowy sos. Dużo przecinków. Więcej pod telefonem. Polecam. Przecinek. Co? Komórkowy. I przecinków, i tam numer. I numer. Tak. Tylko teraz tak. Sto, co, oryginalnych gier. Tak. A ja widzę tutaj bardzo elegancko w pęcie. Ale co? Zamazanych kejków z płytami, które leżą sobie na zdjęciu. A wiemy, że nikt tak nie trzyma oryginalnych. Tak, raczej nie. Myślę, że chyba Paris Hilton tylko by tak mogła szanować te oryginały. Tak, chyba tak. Na paczce elegancko też widzę płytkę, która jest pięknie wymazana, przecudownie, elegancko. Tak. Czyli nie dość, że pan ma gry z tamtej strony. Tak, z tej, której wiemy. To jeszcze mu się nie chciało nawet ich usunąć ze zdjęcia, tak? Ani zrobić zdjęcia bez gier. Dobry. Poza tym pisze 100 oryginalnych, a nie, 100 co oryginalnych gier. Czyli kłamie. Kłamie, do tego to jest kolejny jajcarz, który może wylądować... Wiemy gdzie. Tak, wiadomo. Zrobią mu tak. Halo? My po tej gry. I będzie miał. Co? Pan z miejscowości Swarzyn za swój cudowny sprzęcik życzy sobie jedynie i wyłącznie 80 zł, także cena 280 zł za Xboxa 1. Mamy sobie 4 pory roku dodatek, mamy zwierzaki, mamy czas wolny, własny biznes, podróże, na studiach, IKEA urządza dom. No co? Młodzieżowy styl, akcesoria, szyk i elegancja akcesoria, impreza, na święta, moda z H&M, kuchnia i łazienka i rozrywka rodzinna. IKEA urządza dom. Jeżeli nie macie życia swojego, możecie kupić ten przecudowny zestaw. Tak, i teraz patrz. Wszystkie płyty w oryginalnych pudełeczkach. No, okay. Ekstra. Helmowy Jar! O Boże, mam Helmowy Jar z domu! Mogę toczyć walki! Może powiem od razu, w tej konsolę pada oraz kabel zasilający, w tymże pad jest uszkodzony moim zdaniem. Albo poklejony. No troszeczkę na nie widzimy elegancką taśmę z tego samego kiosku, z którego ostatnio były foliki do gier. Nawet nie przepłacił na taśmę przezroczystą, tylko jedną szarą. Ale nie, jeszcze wcześniej przed. To będzie gwiazdka równa się myślnik. I po co to jest? Też nie wiem. No dobra. W każdym razie Game Boy SP, Game Boy Advance, SP, Sonic, Pokémon z wykrzyknikami. Już nic mnie tak nie razi, jak te cudowne naklejeczki na tym Game Boyu. I jakby nie... O, jest! Ale rych! Boże kochany! I ten człowiek za swoją konsolę życzy sobie cenę... 150 zł. A jak widzicie, ta konsola jest... troszkę... Przepraszam, muszę zobaczyć też cenę. O, to jest... zabawka raczej dla dzieci. Ja nie wiem, czy to się opyla, wiesz? Nie wiem. Nie opyla się. Na innych akcjach takie Game Boye z takim wyposażeniem. Game Boy Color. No, bez dwóch zdań jest to Game Boy Color. A teraz opis tego fana, który się bardzo wysilił. Wow! Game Boy Color. Tak. Drogi panie, czy pan naprawdę liczy, że sprzeda pan tego Game Boya komukolwiek na tej akcji? Nie wiem, czy on w ogóle uzna tą krytykę, to myślę, że to... zostawić bez. I dodajmy jeszcze do tego, że to jest licytacja, nie można go kupić od razu. Możemy sobie zalicytować tą niespodziankę, tego kota w worku. Możemy przelicytować za 5 tych bez grosza. Co prawda mamy duże szanse na to, że wygramy. I że będziemy jedyną osobą licytującą. Oczywiście, macie miejsce pierwsze i czarodziejski flet Zelda Ocarina Blue Triforce Ceramic Official Nintendo. Nic głupszego by nie mogło być na pierwszym miejscu. Nie, mamy tutaj LED, na którym możemy sobie zagrać wszystkie muzyczki, które grają w Zeldzie. Ale bania, ale baje. Ale. Myślicie, a skąd ja mogę wziąć sobie nutki? Ale gówno, bo tam jest są. Zestawię. Wersja bardzo. Krótko mówiąc, czy wolicie Mercedesa, czy wolicie 5 PlayStation 3, czy wolicie zamiast tego lub tego kupić sobie po prostu talię kart?
To i uwaga w tytuł. Konsola PSP3. Jeszcze nie wyszła taka, on już ją ma. Sprowadził z odchłani czeluści piekielnych PS3. Dwa pady, kabel HDMI i PS 2012. S model NES i... Może najpierw opis pana? Do sprzedania mam konsolę Nintendo, model NES-se. Zdjęcia i opis jutro. No, to czekamy. Dobra, to może za tydzień pokażemy. Tak, to za tydzień mam 360. Która co? Która jest gratis. A, no to co mam w takim razie kupować? Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś dawał gratis Xboxa 360 wersję Lite, ale na tej aukcji możemy dumnie powiedzieć, że pierwszy raz taka sytuacja nastąpiła. Świetny gratis, kupuję co innego. Gratis dają Xbox 360 wersję Lite. Wyśmienijcie. Gratis taki gratisi? To, czyli gry za 400 zł i gratis za Lite. Ma to jak się opyla. Czyli ile może takie coś też? Sprzedaję ten zestaw, bo chcę ulepszyć sobie komputer. Oj, coś mi mówi, że pan będzie chciał ciągnąć za zestaw teraz. Ooooo. Nie lubię czegoś takiego. To spójrz mi, ile pan chce. Game Boy Advance. Przeczytaj mi ten napis, bo jest trochę porąbany. Gordon Brown. Limited New. Konsola limitowana, tak, no jest limitowana, nie da się ukryć, nawet bardzo rzadka konsola limitowana, tak. Ale pana troszeczkę ktoś w kuchni popieprzył i pan życzy sobie za tego limitowanego limitowaną konsoleczkę. Tak, grę 4 lata temu kupił, aktualnie wystawił ją za okrągły milion dolarów! Brawo! Brawo! Ma taką minę jeszcze na dodatek. Jesteś absolutnym debilem. Wygrałeś. Nie, wygrał, nie? Wygrał, myślę, że dostanie go co połowę roku, bo... Szczerze mówiąc, możemy na tej aukcji kupić... Test. A czego test? Ciążowy, nie wiem. Test. A za cenę 1000 zł możemy kupić... Dwie sztuki. I teraz przeczytajmy opis. Mhm. Aukcja testowa. Pięknie, wysyłka gratis. No może być. X-Pro, tak. Który podesłał nam PlayStation 33. Bardzo tajemnicza rzecz. Jak... Grałeś taką PlayStation? To jest... Nie, to jest, myślę, że to jest z przyszłości coś nam przyleciało, wiesz? Tak, już portal. Tak, teleportem z portalu, tak, Gwiezdne Wrota. No, przejdźmy do opisu, który nam tutaj piękny tutaj... A nie, komentarz. Ja myślę, że komentarz, ponieważ ten komentarz jest mocny. Sprzedający, umieszczając aukcję w dziale gry PSX przygodowe, zapewnia niezłą przygodę z nową, dotychczas nieznaną jeszcze konsolą PlayStation 33. Jeśli zastanawiacie się, czym właściwie jest tajemnicze PlayStation 33, wszystkiego dowiecie się z opisu aukcji. I wracajmy do opisu aukcji. Czym ten użytkownik mnie rozwalił, bo jak zobaczyłem opis aukcji, to upadłem na podłogę. Ha! PlayStation fajna. Fajna. Czas dostawy 5 dni. 5 dni. PlayStation fajna. On mnie przyniesie w rękach. Co trzeba mi... Powiedz mi, jakiego dużego trzeba mi mózgojada, żeby... Myszką nagle robi w dół. I patrzę i widzę napis PlayStation. I troszkę się dziwię, bo jak na peceta to... Nie? Klekciste emulator. No dobra, pokrótce mówiąc, witaj, na tej aukcji mogą państwo kupić moją prywatną kolekcję doskonałego horroru Silent Hill. Po pierwsze, to jest twoja prywatna kolekcja, każdy pewnie złoży sobie swoją tańszą prywatną kolekcję. Teraz gry, no i idźmy do opisu. Teraz gry. Gra wymaga uwagi. Dobrej pamięci. O, no to bania. Sprytu. Rywal. W rywalizacji. Kto pierwszy przygotuje sobie kanapkę? I krzyk. Wygrywa ten, kto pierwszy zbierze 9 składników do przygotowania kanapki. Na swoją tacę. Ja nie wiem, powiedz mi, ale ten pan chyba ma za dużo spacji u siebie w klawiaturze, bo chyba strzela ją trochę za często. Gra planszowa i jedna zabawa. Zawartość pudełka. Plansza, pionki. Pionki? Bucha! Sałata, ketchup, cebula, majonez w tubce. Zajebiście. C-R. Kotlet. W cudzysłowie hamburger. Tak, korniszon. Tak, no czekaj, mamy ingerencję widza. Jeszcze jest korniszor i pomidor. No, ingerencja, no, prosimy. Czekaj, patrz na to. 36 obrazków. Do naklejenia na pionki.
Kostka, instrukcja, gra przeznaczona dla 2-4 graczy w wieku od 6 lat. Dobrze. W życiu nie widziałem głupszego opisu. W stylu Microsoft Xbox 360 podesłany przez użytkownika Ostry96V, którego pozdrawiamy z paskudnego, okropnego miejsca numer 2. Pozdrawiasz go? Nie, patrząc po tych stanie Xboxów, to naprawdę. Nie? No, stan tych Xboxów. Sama nazwa Microsoft Xbox 360, możemy sobie kupić. Tak. A tu wchodzimy i co? I widzimy to. Nasze Xboxy są trochę poczerniałe. Ej, trochę. Może się... to są wersje Elite. Znaczy to jest chyba... Tylko napis PlayStation trochę myli. Zrób to sam. Zrób PlayStation, zrób sobie Xboxa. W opisie mamy, witam, konsole są uszkodzone, nie mają dysków. O. Kart graficznych. Co jest bardzo dziwne, ponieważ to jest chip lutowany w płytę. Czyli nie ma płyty gum. Jak której możemy kupić, jak czytamy? Nintendo. Tak. A w opisie nasz szanowny sprzedawca... Krzyczy nam, witam do sprzedania Nintendo. I tu koniec jego opisu. Żeby się nie rozpisywał za dużo. A teraz, co to jest? Możemy strzelać. No ja strzelam, że to jest zewnętrzny napęd zimny. O, że zepsuł zabawę. Ale może to być nagrywarka do jakiegoś Nintendo, o której nie znam. Nie było czegoś takiego. Ale nie wygląda mi. Nie, ale zobacz jak ładnie. Prześcieradło, zdjęcia wyeksponowane. Prześcieradło, bo pan za prześcieradłem trzyma trupa najwyraźniej. Musiał zakryć to wszystko. Ale na innej aukcji sprzedaje trumny sprowadzone z Niemiec. W dziale odpowiednim jest Nintendo SNES. NES, tak. W dziale NES możemy kupić Nintendo, którym jest zewnętrzny napęd ZIP. Ale jest. Możemy się też mylić, bo zdjęcie jest małe i stąd nie widzimy, co to dokładnie jest. Będzie można powiększyć, bo to będzie takie same karaka. Teraz uwaga, na szybko. Nie wiem, to jest fotel od... Jeżeli jeszcze się nikt nie cieszy z tego, co tu pokazujemy, to może wspomnimy, że wygląda to jak wynalazek z promu radzieckiego kosmicznego, wycięty piłą tarczową. Wyrywali to. Siedzenie syreny 105. Mamy trzy pedały. Dobrze, że chociaż nie... Rączkę! Obejrzyjmy to dokładnie. Tak. To jest paskudne. No wygląda naprawdę jak z jakiegoś, nie wiem... elektrowni atomowej wyciągnięte, nie? Zobacz te przyciski, jakie lewe. Krzesło tortur. Krzesło tortur. Fotel z syreny. Ale tak, nie poniszczona skóra. Nie, pewnie. Skóra to jest sztuczna skóra. Zimna skóra. Zimna skóra. Regulacja fotela. Mamy butelik w tle, nie? Regulacja fotela. No, to pudło jest straszne. Eleganckie, radzieckie pudełko. Przyciski. Kinestesiometr. Jest to absolutnie wstrętne i pan uważa tak. Mam do sprzedania dobrą podstawę do własnej konstrukcji fotela do wyścigów. Jest to... Spójrzmy na zdjęcie, które jest po prostu piękne. Wow! Co tu się dzieje? Tu jest czarno-białe. Tutaj widzimy jakiegoś Game Boya. Tutaj pan trochę zarzucił, chyba pan ma, wiesz, Photoshopa albo Corella, wiesz, i coś tutaj poszalał po tym zdjęciu. To piórnik jakiś, co? Ja nie wiem, bo... Graffiti z Nintendo, tak. Facet, tak się zdjęć na aukcji chyba nie robi, ja nie wiem. Na nim widać, krótko mówiąc, gówno, za to właśnie otrzymuje pan u nas miejsce numer 12. Numer u niego. Elo, po raz kolejny, jeszcze umiem korzystać z Wikipedii. Pewnie tak. Lecz osoba zamieszczająca te dwie konsole edycji nie umie się nauczyć. Tak, przyjrzeliśmy się wcześniej tym dwóm konsolom i niestety pan nie pochwalił się, że skoro nie wie, co wystawia, to żeby chociaż zerknąć, może co to jest. No chyba, że dla niego Nintendo 64 wygląda jak SNES, a SNES jak Nintendo 64. Nie pozdrawiam go, bo tak fajnie. Tak, bo fajnie tak. To co, no nie wiem, czy my go będziemy pozdrawiać, czy nie. My tego pana, no nie wiem, szczerze ci powiem, ale spójrzmy, co ten pan sprzedaje. Może pierw Nintendo 64, w dziale pozostałe konsole i jest tutaj SNES i podpisany Nintendo 64. Witam, gra używana, niesprawdzona, sprzedaję to całe zdjęciu. Polecam, tak? Tak, polecam, ale jak na Nintendo 64 to wygląda dość dziwnie. A z kolei mamy tutaj Nintendo 64, podpisane Super Nintendo, czyli SNES to będzie. No i też nie wie, co to jest, ja sprzedaję. To jest znowu, ale to był
prostu Magic posta 70-70-70. Oh fuck me! Czemu pan tak krzyczy tutaj? Bo on jest ala ala ala! Aukcję podesłał... Ta 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 ta! GGFF. Ta 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 ta! Przeczytamy to jako GGFF czy jako GIGF? GIGF? GGFF. No nie wiem, najwyżej na skojarzy. Nie. No ciężko nie mieć skojarzy. Coś temu żółwiowi urosło. Jakaś armata zielona. Żółw jest zabójczym strategiem i ma działo pomiędzy swoimi tylnymi łapami. Oczywiście z nikim, nikomu się to nie kojarzy. Jak coś na plecach ma jeszcze jakiegoś, nie wiem. To coś go dojechało, wiesz, bo... Jakiś klep. Gluta jakiego. Jakiś klep. Nie no, fajne, fajne. No i zwłaszcza, że za 81 złotych. Jak czytamy, padł w kolorze czarnym, stan oceniam na bardzo dobry, występują lekkie zarysowania, jednak nie są one widoczne na pierwszy rzut oka. I teraz, uwaga, wjeżdżamy na zdjęcie. To jest nowy pad. Ja nie wiem, ja po prostu się zastanawiam, co kurde w ogóle ma być? Zestaw to Samsung zaczęło robić? Ciężko powiedzieć, co się stało. Jest połamany. Kiedyś było takie pismo, to też jest Call of Duty Black Ops 2 na PlayStation 3. I zdjęcie. 3. No nie wiem. Komentarz. Jedyna taka na lewo, edycja kolekcjonerska dla Majsterkowicza Super Glue gratis. Dobra. No mogą się tu parę rzeczy stać. Ktoś mógł ją dostać na święta i mieć... I dostawał Call of Duty przez 10 lat. I w kółko to samo, tak? I się w końcu... I tu głową tak. W końcu... Lub się opcji. Tak, bo tam już padły z mniej. Tam już jest 90, 30 się zutylizowało. Tak, ale spójrzcie jak są wrzucone do wora, po prostu. Stan idealny. Wszystkie wrzucone tak, w worek. Na pewno się interesowało. Tak, pewnie koło kartofli leżały. I teraz tak, 90, 120. Nieduża różnica. 30% tych 90%, tak, więcej 30%, nie, to plus minus taki błąd. Nie. Wszystko fajnie, tylko ma minus jeden, że tak, bardzo są uszkodzone w 90%. Słaba bateria, 10% inne uszkodzenia mechaniczne. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko fajnie. Bady wyglądają jak nowe, no ktoś może sobie taki pad kupić. Ale jak patrzę w ten worek, to już nie wyglądają jak nowe. Na Batmana, wystarczy zobaczyć zdjęcie.